Słuchajcie, jesteśmy w Dolby Country Parkside. Za mną jest bardzo piękna dolina, w której kiedyś byłem. Teraz akurat z dzieciakami weszliśmy na tą górkę. Trochę to zajęło, ale weszły, dały radę. Teraz chodzimy, idziemy w stronę doliny. Jest to bardzo pięknie, mamy piękną pogodę, słonecznie. Jest bardzo dużo ludzi. Jeżeli mieszkasz gdzieś w okolicach Peak District, to jak najbardziej zapraszam do Dolby. Są tu miejsca, gdzie można zaparkować. Parking kosztuje około 2 funtów. Nie wiem, jak wygląda parking pod samym wejściem, bo tam kiedyś parkowałem, ale nie pamiętam ceny. Myśmy zaparkowali niedaleko parkingu, który jest właśnie za 2 funty, ale tam akurat znaleźliśmy miejsce gdzieś za darmo. Także jeszcze udało nam się zaparkować. Patrzcie sami, jak tutaj jest. Tak wygląda Dolby. Wyprawa rodzinna, jeden dzień w sumie wystarczy. Tutaj przyjeżdżają ludzie na piknik. Niekoniecznie musisz chodzić tą doliną, ale później pokażę ci, jakie ładne miejsca tutaj wzdłuż doliny są. O ile dzieci dadzą radę przejść z nami taki kawałek drogi. Bo naprawdę wspinanie się dla nich takiego kawałka trochę zajęło, a już teraz powoli schodzimy w dół. A tutaj jest zaraz wejście do Dolby. Kawałek się idzie wzdłuż rzeki, a później się przechodzi po takich kamieniach jak tam. Jest mega kolejka, bo i w jedną i w drugą stronę chcą ludzie przejść i niektórzy idą już samą rzeką, jak widzicie. Jest też picnic area, czyli gdzieś, gdzie można sobie siąść, zjeść. Niestety nie widzę tu żadnych śmietników. No a to jest góra, na której przed chwilą byliśmy. W trakcie drogi tutaj wzdłuż doliny Dolby. Tak to wygląda, a teraz idziemy pod górkę. Zaraz obok wzdłuż całej tej drogi płynie rzeka. A teraz się wspinamy pod górkę. Bardzo ładne miejsce, też tu kiedyś byliśmy. I w międzyczasie udało nam się spotkać kilku Polaków. Można powiedzieć, że tu więcej Polaków niż Anglików czasami się słyszy. I ciągle idziemy pod górkę. Po kilku minutach spaceru dotarliśmy do kolejnego miejsca, na które trzeba było się trochę wspiąć. Jest to bardzo ładnie. Bardzo dużo ludzi też tu siedzi, biwakuje. Idziemy zobaczyć, jakie są widoki. Jeżeli macie nudny weekend, nie wiecie co robić, gdzie się wybrać, to polecam Dolby. Idziemy zobaczyć miejsce. A to są widoki już z góry. Zaraz pewnie będziemy schodzić na dół. A myśmy jeszcze kiedyś, jak byliśmy, to tam u góry odpoczywaliśmy. Pójdziemy w tamtym kierunku. Tutaj mamy gościa, który się wspina pod skałkami. Kolejny mostek. Idziemy wzdłuż doliny Dolby. Tym razem BBC nas nie okłamało i zapowiedziała wspaniałą pogodę i chyba jest lepiej niż miało być. Idziemy wzdłuż rzeki. Jest tu od groma ludzi. Bardzo ładnie, słonecznie. To nie wiem, jaka jest temperatura obecnie, ale jest bardzo ciepło. A tutaj mamy źródełko, z którego można sobie pić. Już dochodzimy do mostu, do którego najdalej zeszliśmy. Tuż tej doliny, nie przejdziemy całej drogi. Ale jak widzicie, jak to wygląda. I dochodzimy do mostu, do miejsca, gdzie byliśmy ostatnio. Ze względów różnych nie mogliśmy iść już dalej. Możliwe, że dzisiaj też za daleko nie zajdziemy, z tego względu, że dzieciaki są z nami i już są zmęczone. A tutaj na te szczyty sobie wchodziłem. Tam do góry i jeszcze zaszłem daleko. Jest to bardzo stromo i niebezpiecznie. Tak wygląda mniej więcej wejście. Oczywiście my nie wejdziemy na samą górę. Thank you.
Taką mamy małą ale jaskinię. Dobra, doszliśmy do mostu. Mamy trzy kierunki. Albo wracać, albo iść dalej. Albo przejść przez most i iść kolejną drogą. A, właśnie na tych szczytach byłem tam u góry. Za mostem, ale po tej samej stronie jest kolejna brama. My już dalej nie idziemy, dzieciaki już nam wymiękają. Także będziemy powoli wracać. Chłopaki się wspinają. Nam się udało tak do połowy wejść, bo maksymalnie tyle mogłem. No żeby wejść wyżej, no to już trzeba by mieć sprzęt albo mega energię dzisiaj. Po kilku godzinach chodzenia, wchodzenia, wdrapywania się, schodzenia, jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie jest tak naprawdę początek Dowday. Godzina trzecia, jest bardzo dużo ludzi i ciągle ktoś nowy przychodzi. No, zobaczcie sami, jak to wygląda. Jest to od groma. Część ludzi moczy nogi, my to samo zrobiliśmy. Także teraz sobie siedzę w wodzie. Woda jest mega zimna, to jest to typowy potok. No jeżeli byście chcieli tu przyjechać, pamiętajcie, że z wózkami też można do pewnego momentu chodzić, jeżeli chodzi o dzieci, ale później już jest ciężko, zwłaszcza jeżeli widzicie tutaj takie miejsce jak to, gdzie ludzie przechodzą, no to też z wózkiem też trzeba jakoś to ogarnąć. Po drugiej stronie też można się rozbić, jest tu bardzo ładnie, jest polanka, gdzie można położyć swój koc. Jeżeli zdecydujesz się spacerować dalej, no to jest tu dużo bardzo ładnych miejsc. Było dzisiaj bardzo przyjemnie, wszyscy są zadowoleni. Była to super wyprawa dzisiaj. Mamy ciągle słońce, jest godzina 3:30. Już teraz zmierzamy w stronę samochodu. Ciągle idziemy doliną, bo naprawdę pięknie. Jeżeli interesują Cię jakieś wędrówki albo masz jakiś pomysł na to, jak spędzić, powiedzmy, weekend, dzień wolny, to jak najbardziej zapraszam do grupy na Facebooku. Jesteśmy aktywni w UK. Tam możesz po prostu dodawać swoje filmiki. Nie musi być to jakiś długi filmik. Wystarczy, że tylko trochę opiszesz, coś powiesz, nawet nie musisz mówić, ale pokażesz i dasz jakiś opis. Bo ludzie tak naprawdę nie wiedzą, gdzie warto jechać, co warto zobaczyć. Czasami krótki filmik, jakieś zdjęcie i to wystarczy na to, żeby kogoś zmusić, albo nie zmusić, może nie zmusić, ale żeby kogoś nakłonić do tego, żeby gdzieś sobie pojechał. Bo póki czegoś nie zobaczą, to zawsze powstaje takie pytanie, a czy będzie gdzie zaparkować, a czy będzie fajnie, czy warto tam jechać. Zawsze są jakieś pytania, zawsze są wątpliwości. Także zapraszam na grupę na Facebooku, Aktywni w UK. A ja już na dzisiaj kończę i teraz zmierzamy już w stronę samochodu, później na campsite. Jeszcze pewnie zrobimy jakieś szybkie zakupy. No i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam.